inwestycja nie jest tak istotnie ważna. Tak naprawdę samorząd województwa realizuje też rządową strategię odpowiedzialnego rozwoju. Więc tym bardziej wsparcie administracji rządowej w postaci Urzędu Wojewody powinno być zdecydowanie większe. Przecież strategia odpowiedzialnego rozwoju mówi się o aktywizacji terenów, w tym aktywizacji gospodarczej i społecznej, terenów położonych poza dużymi centrami. A góra idealnie wpisuje się w ten projekt. Pan oczywiście powiedział, wdrażamy procedurę, zaczynamy budowę, a ja sobie mogę iść do sądu. W międzyczasie gdzie pójdę? Pod most, bo najbliższy jest w Osednie, w miarę dobry. Gdzie mam się podziać? Co mam z tym zrobić? Wszędzie gdzieś zostanie naruszony interes, tak? Interes prywatny, interes publiczny. Natomiast trzeba też zważyć i naprawdę jestem daleki od tego, żeby pana skrzywdzić. Ta obwodnica, panie marszałku, jest no niestety dosyć dużym bublem. Góra nie ma problemu z tranzytem ruch Leszno-Lubin. Nie ma takiego utrudnienia. Góra ma generalnie problem z tranzytem i ruchu Ostrów Wielkopolski w kierunku Zagłębia Miedziowego. Praktycznie prawie każda inwestycja narusza czyjąś własność. No, rzadko kiedy nowo wytyczone nawet autostrady nie zawsze przebiegają przez grunty, które są własnością państwa, własnością samorządu, gdzie przekazanie tych gruntów jest zdecydowanie łatwiejsze. Zawsze przy każdej tego typu liniowej inwestycji dochodzi do konfliktu i naruszania interesów którejś ze stron. Prawo jest po to, żeby umożliwiało polubowne załatwienie tematu, żeby obie strony były zadowolone. Czy tak zawsze jest? Na pewno nie. Zawsze któraś ze stron będzie mniej lub bardziej zadowolona. Ale też musimy patrzeć na interes społeczny. Dlatego też są uproszczone procedury po to, żeby ten interes publiczny był interesem istotnym, nadrzędnym. Polityką zasady nie ufa, bo co innego mówią, co innego robią. Proszę zauważyć na specyficzną rzecz, 321 dni, decyzje, które w 180 powinny się zmieścić. I teraz jest pytanie do pana, ponieważ wysłaliście tydzień temu odwołanie do, powiedzmy sobie, do członka tego samego, tej samej partii, powiedzmy sobie szczerze. Jest pytanie o wykonawcę. Co na to wykonawca?